czekałem na ciebie, Robercie. Publiczność nie chciała wypuścić cię ze sceny. Mam nadzieję, że odpocząłeś. W drodze powrotnej będziesz kierował do domu, do Białegostoku. 400 km. Kluczyki są twoje, także ja teraz pośpię. Telewizja Polo TV, program Disco Polot proponuje dla zespołu Skaner, Hotel. O, bardzo dobrze, bierzemy w ciemno. Telewizja Polo TV to telewizja, z którą nie zaznasz jakichś niespokojnych chwil, nie poczujesz się bezpieczny, najedzony, nakarmiony, wypoczęty. Czyli nie tylko oglądając programy takie jak Disco Polot, można z tą telewizją dobrze się bawić. Tak jest, miło spędzić czas, ale ja słyszę po twoim głosie, że ty nie tylko tu spałeś, ja słyszę, że ty razem ze mną śpiewałeś większość tych piosenek tutaj na zapleczu. Widzę, że impreza była nie tylko tam na sali, ale tutaj na backstage'u także ostro, grubo się działo. Udowodniłem wszystkim niedowiarkom, że piękny i boski Zbyszek Perkowski śpiewa na żywo. A jeżeli coś leci w tle, to taki wspomagacz, moi kochani, który jest potrzebny temu, abyście wy tak naprawdę dobrze się bawili na naszych koncertach. Jest po prostu bezpieczni. A jak ktoś mi wyrwie mikrofon z ręki, to co wtedy będzie? Będzie sama muzyczka grała? Musi być jakiś podkładzik. No tak, tak jest, tak jest. Masz moje pełne poparcie. Rozumiem. Czyli czynisz podobnie jak ja to wszystkim powiedziałem, a Robert się pod tym podpisał. Robert, jak ogólnie impreza? Impreza fajna, sympatyczna. Widzę, że dzisiaj dużo wykonawców i publiczność bardzo wytrwała i widać zaprawiona w bojach, bo my już jesteśmy teraz około godziny, słuchajcie, drugiej w nocy chyba, a publiczność, cała sala bawi się, tańczy, śpiewa razem z nami, więc myślę, że to jest naprawdę, ludzie, jestem pełen podziwu dla ich wytrzymałości i kondycji i znajomości wszystkich utworów. I tak naprawdę kończy się karnawał i wobec czego powinni być już zmęczeni tą zabawą, a tu wprost przeciwnie. Nie, myślę, że dopiero się rozkręcają i od Wielkanocy ruszą z nową siłą, z nową energią do klubu Milano w Baćkowicach i nie tylko tu, także życzymy im wielu, wielu udanych imprez, niezapomnianych chwil. Robercie, 20 lat temu, 93 rok, jak różni się impreza, którą grasz w 2013 roku od tej sprzed 20 lat? Wiesz co, niewiele się różni. Poza tym, że wówczas w repertuarze z tego, co dzisiaj graliśmy, miałem chyba tylko piosenkę Kino, Kino. Z tego dzisiejszego koncertu, z tamtego czasu chyba tylko ten jeden utwór, bo reszta to wszystko są późniejsze tematy. Więc 20 lat temu to tak to się mniej więcej zaczynało. To był utwór na pierwszej kasecie wówczas grupy Skaner. I było wtedy tak, że ci, którzy się bawili, mieli 20 lat, a dzisiaj mają 40. Dzisiaj to oni bawią dzieci, wiesz, i coś tam, wiesz, robią w domu, a dzisiaj podejrzewam, że na tej sali jest drugie pokolenie tych imprezowiczów z okolic Baćkowic, Ostrowca Świętokrzyskiego. Pamiętam taką zacną ekipę z Ostrowca, która zawsze była obowiązkowo pod sceną, ale nie zmieniło się jedno. Klub nadal ma fajny, taki lajtowy klimat zabawowy. Ja widzę tego na przykład w mieście, w dyskotece dużym nie zobaczysz, gdzie ludzie tu tańczą w parach, tu gdzieś tańczą na stołach, tu gdzieś wchodzą. Robert, cóż, mogę tylko powiedzieć tyle, że uważam, że twój koncert był bardzo udany. Masz taką gamę hitów, na których wychowało się już chyba trzecie pokolenie, już zaczyna się wychowywać. Także koncert nie mógł być nieudany i myślę, że spotkamy się gdzieś tam na kolejnej imprezie, prawdopodobnie już w sezonie letnim, na jakiejś plenerówce, gdzie zespół Skaner będzie lansował jakiś swój nowy hit, bo młodzież czeka na nowy, mocny hit zespołu Skaner, okraszony oczywiście wideoklipem. Oczywiście, póki co na tapecie jest oczywiście teledysk i piosenka Amore na liście w Polo TV, raz wyżej, raz niżej, przez pewien czas nawet na pierwszym miejscu. Bardzo mnie to cieszy, że ludziom się podoba, że młodym słuchaczom tego typu produkcja muzyczna przypadła do gustu. A wysyłasz na siebie SMS-y? No nie, nie stać mnie. A Kamcio z Jawora? To nie wiem. A co Kamcio z Jawora ci przysyła? Przysyła mi, na którym jestem miejscu i jaka o której godzinie? Jaka piosenka, gdzie, kiedy leci w telewizji, w Polo TV, także w której godzinie? SMS-ki. Dziękujemy wszystkim, którzy o to dbają, dbają o naszą wiedzę i propagują naszą twórczość. Oczywiście piękny i boski Zbyszek Perkowski podpisuje się pod tymi słowami i wraz z Robertem Sasinowskim właśnie nietypowo dzisiaj, bo wspólnie chcielibyśmy was serdecznie pożegnać, podziękować za to, że wytrzymaliście z nami ten cały czas poświęcony dla programu Disco Polot i Robert obiecuje wszystkim, że na imprezie letniej gdzieś się spotkamy z tym jednym, jedynym grubym hitem, prawda? Tak jest, cały czas pracujemy, zima jest na to, żeby trochę popracować w studio, zebrać pomysły i coś stworzyć nowego. Mam nadzieję, że
uda się hit na miarę starych przebojów, takich jak Nadzieja, czy Moja Wolność, czy Lato w Kołobrzegu. No zobaczymy, no. Cały czas pracujemy, nie znasz dnia. My młodzi chłopcy godziny, mamy czas. Kiedy zadziałamy? Pewnie. Z samego centrum ziemi świętokrzyskiej żegna wszystkich tradycyjnie piękny i boski Zbyszek Perkowski oraz Robert Sasinowski. Dziękuję, dobranoc, do zobaczenia, do widzenia, cześć!